trzecią. A ty jakąś nowy? Cześć, panie Pawle. Bartosz Łakowski, pilot balonu Andrii Włocławek. Koncepcja lodu nocnego to jest pomysł, który dojrzewał już od wielu lat w mojej głowie. W ostatnich latach koledzy latali na Gordon Bennettem i zazdrościłem tego strasznie, że w nocy gdzieś przemierzali obszary, których nie do końca znają i pewności, gdzie dokładnie są, też nie mają. I tą na krótszą noc w roku postanowiliśmy wykorzystać, żeby też tego posmakować. Ta jeszcze musi zostać. Ciężmiotko z ciężarem przestać. 200. No, 4 tak normalnie do lotu. No to masz 340 i ty 100, 440. Dużo. Gdzie masz baterię? Sprawdzić się, warunki atmosferyczne nie są może wymarzone. Ale mamy nadzieję, że uda nam się ten balonik postawić, nam się wystartować. Rzadko kiedy planujemy start w Włocławku, lądowanie w Białymstoku, ale dzisiaj tak właśnie jest. Dobra, witaśmy cię, kto jeszcze był. To aut, nie wiem, tu masz czerwony. Taśmy, przykładamy. Pod balonem to analogia ludzkiego losu. Nigdy nie mam pewności, co się stanie za chwilę. I też nie mam pewności, gdzie na pewno wylądujemy, ale w tym momencie kierunek wiatru w granicach 40-50 przy ziemi będzie nas kierował rzeczywiście gdzieś w rejony północno-wschodniej Polski. Ile potrwa to chwilę? Około 4-5 godzin. Jak często zamierzamy powtarzać? No jeśli się to stanie tradycją, to następna noc świętojańska również jest nasza. A co z kwestiami bezpieczeństwa? Czy taki lot nocą jest w pełni bezpieczny? Panowie, tak spokojnie, wentylator, szkoda ją na tym płytkach. Odpalić powoli? Nie, jeszcze raz wszystko sprawdzimy. Przepraszam? Kwestie bezpieczeństwa. No to dbaliśmy wcześniej, teraz nam pozostaje tylko wystartować i bezpiecznie wrócić na ziemię po paru godzinach. Jakieś szczególne rzeczy? No wyspane, takie... wyspane, wypoczęte, dolegliwości żadnych nie zgłaszam, sprzęt mam sprawdzony, myślę, że tutaj większych problemów nie napotkamy. Sprawdził wiele lat temu i mam nadzieję, że na tyle dojrzał, że nam się go dzisiaj uda zrealizować. Balon ma 2200 m sześciennych objętości, o 00:30 zaczniemy go napełniać. Za 15 pierwsza mam nadzieję, że pomimo tych podmuchów wiaterku uda się go postawić i przed pierwszą wystartować. Będziemy lądować w okolicach albo Ciechanowa, albo Białegostoku, w zależności od siły i kierunku wiatru. Myślę, że po 4-4,5 godzinach lotu. Temperatura w powłoce będzie w granicach 100 stopni. Otoczenia tak jak w tej chwili. Lot będzie do 500 metrów. Proszę pana, gdzie już poszedł? Prawda? Weź go, weź go.
wszystkim. Za co?